Zwycięstwo, królowo. Cyrus niechętnie rezygnował zarówno z życia, jak i pierścienia, ale odebrałem mu oba. Szykuj żołnierzy. Wyruszamy do auli bohaterów. Doskonale. Gryf wiecznie żyły. Nie zapominaj, że to ty jesteś królową, Izabelo. To ty powinnaś wydawać rozkazy, a nie Markal. Jesteśmy sojusznikami, Godryku. Przestań się martwić. Nie zgadzam się, Izabelo. Myślę, że musimy się bardziej martwić. Dużo bardziej. Przybywam po amulet nekromancji. Nadal mówię. Markal zniszczył zaprzyjaźnione królestwo. Zebrał hordy nieumarłych, a teraz rozkazuje ci jak jakiejś pomywaczce. Zapominasz się. Jestem królową. Tak. Jesteś królową. Dopóki Markal nie zagwiszcze, dałaś mu się opętać. Tak samo jak Fiona. Nie! Robię to dla Imperium Gryfów. Nie czas teraz na wątpliwości. Rozkazuję ci, byś... Nie, moja pani. Nie mogę dłużej słuchać twoich rozkazów. I wątpię, czy Nikolaj zganiłby mnie za to. Sądzisz, że Nikolaj wolałby zdradę? Nie zapomnijmy go o to spytać, kiedy powróci. Dość. Frejda, przygotuj mi konia i zbierz żołnierzy. Wracamy do domu. A więc Godryk obwarował się w Hikm. I sądzi, że mi się przeciwstawi. Zapomniał chyba, że jego córka Frejda przebyła w Byward, a nie z nim. Jeśli ją pojmę i zawiozę zakutą w kajdany do Lorkip na przesłuchanie, stary dureń nie będzie mieć wyboru i zaatakuje mnie. O, doprawdy, rycerze są tacy przewidywalni. Yeah.
Co? Porzucają mnie, by dołączyć do Godryka? Ale to ja jestem ich prawowitą władczynią. Markal, lepiej załatw to szybko, albo staniemy się garścią dowódców bez żołnierzy. Yeah.